wielu tutaj przyjaciół chyba łączy, to jest to jedno słowo wolność, do którego każdy ma tutaj bardzo nie tylko pozytywny sentyment, ale po prostu wykorzystuje ją i wdraża w praktyce to, co może na tej wolności oprzeć. Chciałbym powiedzieć coś takiego, że dzięki Państwu zaangażowaniu, dzięki Państwu środowisku, i to jest jakby ocena taka moja osobista, ale też powiedziałbym branży IT, firmy, które ja reprezentuję, ale też innych naszych kooperantów. Dzięki Państwu zmienia się świat, zmienia się Polska w ten sposób, że nie mamy już do czynienia z taką dychotomią twórca i odbiorca, jaka była kiedyś, jaką nam się próbuje mówić, że nadal istnieje, ale dzisiaj jest tak, że każdy z nas staje się tak naprawdę twórcą. Bardzo o tym fajnie świadczyły te koszulki w prezentacji pani, które były wyświetlane z tych 10 lat, te koszulki właśnie o honorowym dawcy kultury, włącz się i zacznij tworzyć. Druga rzecz to jest to, że to usieciowione społeczeństwo dzisiaj, to o którym z kolei Bendyk mówił, Ukraina to ja, wymusza to, że za jakiś czas tak naprawdę coraz mniej będą potrzebne instytucje, które dzisiaj znamy, ponieważ zarówno właśnie fani, odbiorcy kultury będą mogli się bezpośrednio łączyć z twórcami, tymi, których twórczość po prostu im bardziej pasuje, wyborcy, z politykami, konsumenci, z producentami i tak dalej, i tak dalej. Pewien szereg instytucji, które dzisiaj nam towarzyszy, spodziewam się, że zostaje zweryfikowany i Państwu chciałbym na te kolejne 10 lat życzyć dużej roli w tym, żeby usieciawiać to społeczeństwo, żeby te relacje były rzeczywistymi relacjami pomiędzy ludźmi, tak jak to do tej pory Państwo robiliście. Ponieważ słyszę już tam brzdęk talerzy, to chciałem Państwa też serdecznie zaprosić na poczęstunek. Jeszcze raz życzę kolejnych wspaniałych 10 lat. Dziękuję.